Siemano, witajcie, ja jestem Kuba, czyli Skiro i w końcu mamy ten sezon 6 w Fortnite. Agent Jonesy pozamiatał i nie mamy pustyni, tylko mamy teraz... No nie wiem jak to powiedzieć, ale mamy naprawdę bardzo fajny sezon. Sporo rzeczy zostało dodanych, nowe jakieś tam bronie i tak dalej. No jest generalnie kozacko. A teraz zostawcie taką subskrypcję tylkoż tam do dole pod filmem. Pamiętajcie też o dzwonku. No i jak kupujecie karnet bojowy, to pamiętajcie, aby wcześniej wpisać kod Skiro w sklepie. I ja jestem za to mega wdzięczny i przechodzimy już do filmu. A, bo ja wam jeszcze nie powiedziałem, jaki film będę nagrywał. No to będę latał na nowe miejscówki i postaram się wygrać grę. Ogólnie plan jest straszliwie prosty. Muszę wylądować na nowe miejscówce, a następnie muszę wygrać grę. W teorii ten plan jest prosty, ale w praktyce może wyjść to troszeczkę gorzej. I ogólnie mam nadzieję, że pamiętacie taką miejscówkę jak Salty. No właśnie, kiedyś było Salty, a teraz jest miejscówko nazwie Kościane Krańce. No, było Salty i nie ma Salty, czyli mojej ulubionej miejscówki dotychczas. W sensie niby to wygląda podobnie, aczkolwiek to... to już nie będzie to samo. I w ogóle ile to osób leci, co jest? No ale czego ja się spodziewałem, no nie ukrywajmy, że tutaj cały czas będzie dużo osób latało. Bo to w końcu jest takie Salty, czekaj, bo ja mam skrzynki żadnej, dobra, tutaj coś jest. Ty, no ja potrzebuję broni. O, jest broń. Oj, byczku, przestań. Szybka zawijka. Ale będzie ciężko cokolwiek tutaj ugrać w ogóle. Czy ja mogę jeszcze jakąś broń dostać? Na przykład, oj... No nie, no byczku, proszę, nie. Dobra, mam PMA. Nie jest najgorzej, prawda? Nie jest najgorzej. A teraz bym chciał stąd zrobić taktyczną zawijkę po jakieś materiały. Bo bez matsów nie ma grania, no nie oszukujmy się. W ogóle nie wiem jak będzie na dzisiejszym odcinku, aczkolwiek grałem w Fortnite'a no dość sporo w dniu dzisiejszym i trafiałem na mega dużo takich tryhardów, typowych tryhardów, którzy nawalają te edycje i budowanie, no mega szybko. W ogóle napiszcie w komentarzu, jak oceniacie ten nowy sezon, bo pewnie już oglądaliście jakieś filmy, może oglądaliście mojego wczorajszego live'a. Według mnie jest to kozacki sezon, karnet rewelacyjny. Zmiana na mapie? Całkiem spoko, dużo fajnych nowych itemów i tak dalej. Czekaj, mam chłopa nad sobą, oho. Wow, strzela. No nie dostał. Czekaj, bo tu jest sporo osób, dobra. Wbijam się tutaj do niego. Ale ty nie uciekaj, tylko walcz. Tutaj jest, dobra, mamy go. Pierwszy frag zrobiony w tym sezonie. Na pierwszym odcinku. To jakiś byczek mnie goni. Przestań. Ja broni nie mam załadowanej. Chłop coś odpalił z jakąś pompą. Dobra, nie. Ja to kaleczę, to granie Fortnite'a, co nie? No właśnie. Polećmy może na jakąś inną miejscówkę. Salty? Za dużo osób tutaj jest. To znaczy nie Salty, no jak to się... Nawet nie wiem jak to się nazywa. No ta miejscówka po prostu. A co jakby wylądować tam? Czyli na największej nowej miejscówce. To jest chyba zły pomysł, ale spróbuję. Nie chcę się patrzeć za siebie i nad siebie. Czekajcie, sprawdzę. Ej, no nawet nie jest tak dużo osób tutaj. Myślałem, że będzie o wiele ich tutaj więcej. Dobra, widzę jakąś broń na dole. Aha, to jest łuk. No dobra, łukiem nie chcę grać. Uwierzcie mi, no w sensie... Ciężko może być. Tutaj mam ziomeczka, który zawijkę zrobił. Wow, no co on robi? No znowu uciekł? Co się dzieje? Kolejne jakieś wybuchy, no... Okej, dobra, mam pompę, udało się. W końcu cokolwiek dobrego znaleźć. Lecimy. Ej, tu jest chłop. Na pewno jest chłop. Dobra, mamy go. Co? Jak się tego przestraszyłem? To jest ten... Boss, ja. Ej, no autentycznie. Myślałem, że jakiś gracz od razu mnie tutaj podjeżdża na schodach. Przydałoby się ją pokonać. Ty, gdzie ona jest? Tam jest jeszcze gracz. Byczku, nie, proszę nie. Coś tutaj się dzieje, coś się tutaj strzelają. Ona jest teraz tu. Czy ona cały czas mnie ściga? Aha, okej. A może by tak tu? Na farmę? Albo na coś, co jest do farmy podobne przynajmniej? Tak, to jest chyba idealna miejscówka, aby tutaj wylądować. Dziki, w ogóle są dziki tutaj w zagrodzie. Ej, no kozak, sprawa, tylko gdzie by tu wylądować? Może tam? Okej, jest broń, to jest coś, co jest mi bardzo potrzebne. Pompa, idealnie. No, łuk, oczywiście. Nie chcę grać łukiem. No i mam tutaj chłopa, w tym budynku. On się gdzieś kampi, bo słyszałem, że biegał i nagle przestał biegać. No wiadomo, że się kampi. Wow! Dostał i uciekł. Wow, jest na mnie. Dobra, wcelowany we mnie. Dostał. No naprawdę. No nie potrafię grać w tą gierkę, no nie potrafię po prostu. Dostał głowę. Dobra, mam go, udało się złapać w końcu. Oponenta, o tu kolejny. No to nieźle. Ale byczko, ty myślisz, że ja cię nie widzę? Ja z zeroma macami muszę go podjeżdżać.
No to nieźle. Macy zdobyłem. Jakiekolwiek macy. Ty, no ja nie wiem jak to jest, ale ziomek ma cały czas jakieś leczenie i przyszedł jakiś kolejny jeszcze do zabawy. Dobra, już mnie tam nie ma, ja się z nimi nie klepię. Ja muszę się lepiej wyleczyć. W ogóle, ledwo co, nie wiem, zlutowałem kilka skrzynek, a zostało już 30 osób do końca. Jak to jest możliwe? Wszyscy szybko padają, dopiero pierwsza strefa ruszyła. Na szczęście ja jeszcze nie padłem i to mi się podoba. Co ty masz do zaoferowania? Nic ciekawego tak naprawdę. W ogóle te boty teraz dają drewno na przykład, albo jakieś inne rzeczy, typu potki, czy materiały po prostu, jak metal, czy coś. On mnie widzi? Ta, widzi. Nie dostał. Nie dostał. No nie. Czemu się na takiego trafić, który się buduje z prędkością światła? No jak to jest w ogóle możliwe? No nie wiem, jest ciężko, jest naprawdę bardzo ciężko. No oczywiście, laserek. Jeszcze mnie goni. No chyba sobie żartujesz. Dostał. No, no tak blisko. Jeszcze jeden hit celny i byłoby po nim. Ogólnie to zauważyłem, że poziom graczy w moich gierkach jest naprawdę wysoki i nie mam pojęcia dlaczego, może dlatego, że jest godzina 20, jak to nagrywam? No, może dlatego. Nowy sezon i każdy chce wbić parasolkę i tak dalej, no. To już chyba wiem dlaczego jest taki wysoki poziom. Mam tą pompę szybko, okej. Tylko czy ja chcę z niej grać? W sensie ona jest całkiem mocna. Tylko nie jest dobra na każdą okazję, że tak to ujmę. Spróbuję tędy wyjść może. Czy coś w tym stylu? Gdzie ty jesteś? A tutaj jesteś. Siema. Dobra, mamy. W ogóle z tego co pamiętam, tutaj gdzieś powinno być ognisko przede mną. Jakoś w tym miejscu. Tylko tutaj ziomeczku słyszę przed sobą. Dobra. Na chillku, leczę się. No szybciej, lecz się, czemu to tak wolno? Dobra, zabili się. On tutaj jest. On jest tu. Dostał. Keda. Dobra, wjeżdżam. Dobra, zróbmy tak, że ja już się nie pcham tam dalej na tą farmę, tylko po prostu pójdę sobie, polutuję jeszcze jakieś inne miejscówki i zagram bardziej pod wygraną tą gierkę. Dobra, mam potężnie dużo matsów, tam się strzelają. O, pokonali się. Czy to jest idealny moment na zagranatowanie chłopa? Zaraz pewnie dostanę plecy i tyle będzie. Dostał. Oho, no właśnie. Chyba dostałem z tej. Dostał. Dobra, mam go. Co ty tutaj miałeś? Jakiegoś fajnego PM-a złotego. Z tego co pamiętam, Rex ma chyba potki. A nie, on ma kamień, okej. 100 kamienia za darmo, za tylko na kliknięcie F-ki. Ej, to jest spoko. Spoko, naprawdę, jak za darmo. Ej, chłopa tam widzę. Co jest? Ale, że ta broń... Ej, ta broń jest niecelna. W sensie, to nie jest tak, że ja nie potrafię strzelać. Tylko ona jest po prostu niecelna. Dobra, on kogoś tam zabił chyba, prawda? Ej, no celownik wiem chyba na nim. On sobie spadł chyba. Ale że ty kolapsu tutaj robisz? Wow, nie mogę tak schodzić, ja muszę na HG bardziej siedzieć sobie. Wow, z której to strony? Czy ktoś inny teraz do mnie strzelił? Nie wiem. Tak, ktoś inny do mnie strzelił z góry. A możesz przestać to robić? No co jest? No chłop się uwziął teraz cały magazynek. Dwa magazynki już. Aha, on z botem jest, no to nieźle. O, fraga mi zgarnął, no nie gadaj. Czy ja mam rozumieć, że tam jest jeszcze kolejny gościu? Ta strzała była naprawdę blisko. Mówię, nara chyba, tylko zaraz mnie zabiją. Dopiero teraz zauważyłem, gdzie jest strefa, no troszeczkę daleko, no nie ukrywajmy. Wilki jeszcze! Ja nic nie widzę w tej strefie. No jeszcze tylko wilków mi tutaj brakowało. Proszę, apteczka. Tym razem potrzebuję apteczki. No i brak apteczki. Chłopa on na lewo, bo zabija jakieś zwierzęta. Okej. Mam nadzieję, że mnie nie widzisz, kolego. Trochę się podleczyłem, żeby mieć więcej HP na bitwę jakoś. Aha, co jest? Ja nic tutaj nie widzę. Nic tu nie widzę. A chłop, nie wiem, lasera mi sprzedał. Przestań, spokojnie. Noho. Dostał. No i niestety. 3 HP ma, też się wysypał, no i super. No i słuchajcie, to by było na tyle. Niestety nie udało się wygrać gierki, ale może na jakimś kolejnym odcinku się uda. Pamiętajcie, aby subskrybować, no i widzimy się już w kolejnym odcinku, pa, pa. No i cześć!